BMW model DM603S3. Witam serdecznie. Na życzenie naszego klienta, pozdrawiamy Panie Piotrze, pokażemy Wam tuning dźwiękowy kolumn właśnie, o których mówiliśmy przed chwilą, BMW 603. Tak one wyglądają, każdy je, wiele osób na pewno dobrze je zna. Konstrukcja trzydrożna. Tutaj wizualnie nic nie będziemy zmieniać, natomiast zajmiemy się typowo stroną techniczną tych kolumn. Co będzie zrobione, będzie można zobaczyć za chwilę w filmiku. Będzie tutaj zmiana, no, zmiana zwrotnicy, nie zmiana komponentów zwrotnicy, czyli rezystory, kondensatory, całe okablowanie, modyfikacja wytłumienia i tak dalej. Żeby sobie tutaj porównać, jak one grają w tej chwili, jak grały, jak będą grały, to na szybciutko. Odpalimy sobie oczywiście YouTube, więc jakoś też nie będzie super. Robert Plant. Przejdziemy do odtwarzacza. Odtwarzał będzie utwór z wzmacniaczem. Jest stary Kenwood KA model 550. Już nieraz można było go spotkać. Wszystkie potencjometry, barwy tonów niskich i wysokich ustawione na godzinę trzecią. Tak to mniej więcej wygląda. I odpalimy sobie tutaj jakąś muzyczkę i lecimy. Ściszymy sobie. Jeszcze trochę. Tak one grają. W tej chwili jest bardzo fajny wokal. Wiadomo, wokal wychodzi nam, można powiedzieć, przed szereg. Troszeczkę to są spostrzeżenia naszego klienta. Brakuje basu. Ten bas jest jakiś płytki, prawie no, taki ledwo namacalny. No i małe są, wysokie tony są mało wyraźne. One są takie mało detaliczne, małej przejrzystości. Dodamy im oczywiście większej detaliczności. Dodamy tutaj więcej szczegółów, tak żeby to wszystko zagrało mocniej, prężniej, z większym nasyceniem, tak jak ja to lubię określać, z większym mięchem w głosie. Tak, będzie to można zobaczyć. Oczywiście nie zwracamy uwagi tutaj na to, jak jesteśmy zapchani kolumnami, ponieważ tu się ruszyć nie możemy. Nasz pokój odsłuchowy tak naprawdę zamienił się w magazyn na kolumny, ale no jeszcze troszeczkę musimy wytrzymać, potem już ten problem będzie rozwiązany. Dobra, tak to mniej więcej gra. Pokażemy potem na zdjęciach, jak to, co zrobiliśmy mniej więcej ze zwrotnicą i tak dalej, ile da modyfikacja zwrotnicy, czyli całego okablowania odpowiedniego dla toru wysokiego, odpowiednio dla toru średniego i niskiego. Oczywiście modyfikacja kondensatorów, rezystorów, wytłumienia i tak dalej, i tak dalej. Na tym samym utworze, na tym samym wzmacniaczu, z tym samym ustawieniem kolumn odsłuchamy sobie później jeszcze raz. Zapraszam. I wracamy do naszych kolumn BMW, już po modyfikacji zwrotnicy. Na zdjęciu można zobaczyć, co zostało zrobione, czyli kondensatory, okablowanie, wytłumienie, cewki. Dlaczego również cewki i inne elementy, o tym mówiliśmy w jednym z naszych odcinków. Teraz można spokojnie posłuchać, tak jak mówiłem, klient prosił, żeby te wysokie były bardziej uwydatnione, żeby ten bas troszeczkę pogłębić. Jest to problem z pogłębieniem basu, jeśli już jest taka, a nie inna obudowa i tak dalej. Natomiast za pomocą pewnych modyfikacji jest to do zrobienia. Posłuchajmy. Oczywiście utwór ten sam, jaki był na samym początku przed modyfikacją, czyli Robert Plant.
ten sam wzmacniacz Kenwood KA550, potencjometry basów i wysokich ustawione na godzinę trzecią. Mówimy troszkę głośniej. W tej chwili oczywiście tony wysokie można przytemperować, można zrobić za pomocą oczywiście kondensatorów, rezystorów bądź też AirPodów. Jest to kondensator szeregowo równolegle podłączony, utemperować troszeczkę wysokie tony, także jest to tylko i wyłącznie pod ucho danego odbiorcy. Można zrobić bardziej wyraziste, bardziej matowe, można je bardziej ocieplić, natomiast w tym przypadku chodziło właśnie o taki charakter kolumn. Jeśli tego basu gdzieś tam jest za mało, ponieważ jest to utwór, który nie ma typowo aż tak mocnego, wiadomo, basu, włączymy sobie na szybciutko tutaj inny utwór. Oczywiście jeszcze raz pokażę, te same ustawienia mamy, tak, czyli niech nam ostrość złapie, godzina trzecia, potencjometry, jakiś darmowy utworek sobie tutaj na szybko wrzucimy z internetu, ma więcej basu i już jest znowu inny odsłuch. Na tyle. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim miejscu, jak zauważyliście na pewno, jeżeli podejdzie się bliżej kolumn albo dalej, ten bas się zmienia. Dlatego ważne też jest odpowiednie ustawienie kolumn w pomieszczeniu. Od tego naprawdę bardzo dużo zależy dynamika, zależy efekt dźwiękowy i całe brzmienie tych kolumn. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego naszemu klientowi, do którego niedługo te kolumny wyruszają. Pozostaje mi życzyć miłego słuchania. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Pozdrawiam.